Cześć, jestem w trakcie lektury pewnej książki, ale postanowiłem się podzielić dwoma linkami z wami na prezenty i moimi takimi przemyśleniami. Dlaczego dzisiaj jest nagrywanie? No, nagrywanie jest dlatego, bo czytam książkę, biografię Beksińskiego, którą dostałem pod choinkę. Biografia, kto to był Beksiński, to był malarz. I nie wiem, chyba teraz się orientujecie troszeczkę Beksiński, bo jest film o Beksińskim. Może ktoś z was oglądał. Ja jeszcze jestem przed projekcją, przed oglądaniem, ponieważ chcę przeczytać książkę, dopiero na spokojnie poglądać w internecie jakieś filmy dokumentalne na YouTube, no i jeszcze obejrzeć film, jego obrazy i tak dalej. Z Beksińskim to ja już się spotkałem, bo nie wiem, chyba pisałem w moich postach, że lubię malarstwo. Mam dużą kolekcję książek, biografii, Gauguin, Van Gogh i tak dalej, trochę albumów. No, sztuką się zainteresowałem, bo mój kolega taki w pracy, Jurek, kiedyś z lat młodości, jak miałem 20 lat, zaczynałem pracę, to zaszczepił mi to, ale to jeszcze może o tym kiedyś indziej nagram. W każdym razie czytam tą biografię i tutaj jest akurat Beksiński, robi tak zwane w książce dziennik foniczny Beksińskich i nagrywa, czyli nagrywa mikrofonem na magnetofon i po prostu tym się też para utrudnił. I dlatego w obecnych czasach jestem w połowie książki, nie wiem jak to się skończy. Mamy rejestrator dźwięku, dlatego nagrywam. Poszedłem po prostu za nim, naśladuję. W każdym razie książka jest znakomicie napisana. Nie będę reklamował książki, bo a może i zareklamuję przez Magdalenę Grzebałkowską. Polecam ją w bibliotece albo gdzieś dla wszystkich, bo tutaj jest o malarstwie, jest bardzo może mało, jest więcej o życiu, jak gdzie mieszkał, kim byli jego rodzice. Znakomicie napisana książka, nie tak jak typowe biografie, naprawdę autorka się postarała, ma wielki plus. Ponadto cała rodzina ją u mnie będzie czytała, ja pierwszy, bo dostałem ją pod choinkę od mojej kochanej córki. No i co chciałem powiedzieć, że polecam ją każdemu, nie wiem, na razie jestem na 300 stronie. No opowiada, że miał ciężkie życie, facet jak miał 42 lata, dopiero zaczął odnosić sukcesy. Zobaczycie, że niełatwo być artystą u nas w tamtych czasach, jak mieszkał, to nie są same splendory i zarobki i tak dalej, i tak dalej. W tych czasach ja też żyłem, tak jak jego syn, no troszeczkę on miał wtedy więcej tych nagrań, wszyscy żeśmy gonili, jak to Tomasz i jego tato, za nagraniami zespołów z zagranicy i tak dalej. No, ale to polecam przeczytać. W każdym razie jeszcze co? Aha, prezenty. No właśnie, kupował Beksiński na zęby takie bransoletki miedziane, żeby zęby nie bolały. I właśnie ja sobie wynotowywuję takie różne zespoły tam i inne rzeczy i sprawdziłem bransoletki miedziane firmy Sabona. Te bransoletki Sabona po prostu są, wszedłem na link, 50 lat tradycji i tak dalej, kiedy były pierwsze bransoletki. Uważam, że są w fajnych cenach, około 50 zł, no i droższe. I postanowiłem kupić na walentynki czy Dzień Kobiet dla mojej. Dam wam linka, fajna rzecz. Zareklamuję ich przy okazji, może komuś się to przyda. No tak sobie wynotowywuję. Druga sprawa jeszcze miałem, aha, nagrywanie wam polecam, taki jak to ja teraz nagrywam, rejestrator, to właśnie od tego Beksińskiego. Jeszcze miałem jedną rzecz, aha, co myślałem, też mnie natchnęło, że sobie kupię, kazałem sobie kupić obraz na urodziny, imieniny, czy na jakąś większą imprezę.
córce, myślałem, że są droższe obrazy. Oczywiście obrazy są u nas w Polsce drogie, ale polecam zakup jakiegoś tam pejzażyka czy martwej natury, jakiegoś uznanego artysty. Zaczynają się już, chyba znalazłem w internecie 250 zł. Ja sobie każę kupić za 400 zł. Tutaj nawet znalazłem jakąś tam galerię. Podam link. W czerwcu, mimo że kupię sobie kilka obrazów, będzie to ładnie wyglądało. Oczywiście obrazy to jest inwestycja w sztukę, w nasze piękno i tak dalej, i tak dalej. No, inaczej się człowiek wtedy czuje. To będą jeszcze rozważania, może moje późniejsze. Polecam zatem być snobem troszeczkę, kupić sobie ten obraz, czy nawet ktoś, kto ma i słucha tego i chce być jakimś tam snobem właśnie, chociaż nieładne określenie, ale moim zdaniem fajne, żeby kupić znajomym na imieniny, na jaką, na no nawet jakiś podarek ślubny. 400 zł kosztuje, 500, 1000, no ceny są różne. W każdym razie polecam. Tam też link tej galerii. Będą się cieszyli, że zarobią, co nie? Ja nic nie zarobię, oni troszeczkę zarobią. Także polecam dwa prezenty. Nie wiem, jak to zatytułować, ten wpis. Chyba jakie prezenty na Dzień Kobiet, czy na jakąś uroczystość. No, w każdym razie jestem teraz w połowie tego, w połowie książki. Podzielę się z wami może jeszcze jakimiś refleksjami na koniec książki. Ale książka jest znakomita, polecam, wypożyczcie ją gdzieś czy w bibliotece, jak już nie chcecie kupować. Nie wiem, ile ona kosztowała, czy jakimś e-booku, czy czymś tam. Cena jest 44,90. No to jest taka, że nie każdego stać, mnie też by nie było stać. No już teraz się tak stało, że akurat no nie stać, a obraz chcę kupić, co nie? No obraz 400, ale zbieram w tych programach partnerskich, o czym wiecie, że działam i sobie kupię, żeby się lepiej poczuć. No to na dzisiaj tyle.